Dużo osób lubi polskie widoki. Dla jednych to morze i góry, dla innych to miejskie bloki. A do jakich osób należy my atrakcji wciąż szukamy. I tak te miejsca stale odwiedzamy i zwiedzamy kolejne odnogi. I dokąd pójdą nasze nogi? Zobaczcie to mordeczki sami i na pewno nie pożałujecie. I chodźcie z nami ze swoimi przebiegami. Oczywiście my idziemy na jeden przebieg, bo po prostu zabieg podobny, kiedy go promujemy, to po prostu widzimy rzepak, widzimy pole, widzimy trawy. Mamy to wszystko oswojone, jak nowe życie, nowe obudy. Teraz biegniemy bez limitu, idziemy przed siebie. Mijamy góry, mijamy lasy i mijamy wszystkie nasze zakamarki świata, do których należy nasz prolog albo protokół, który spisujemy na zajutrz albo na postawę pośrednika. To po prostu nie mamy zwolennika. Teraz walczymy o koniec koronawirusa, żeby jakoś szybko wpłacić pieniądze i znaleźć szybko tę szczepionkę. Polecam tę zbiórkę, polecam tę akcję i wchodźcie w nią. To nie są wcale zbędne obligacje. Przemierzamy teren, dlatego że miejsc fajnych jest bardzo wiele, które możemy odwiedzić i które możemy zobaczyć. I na pewno nie można tego łatwo odzobaczyć. Oczywiście teraz jesteśmy we Wolice i po prostu musimy jakoś przebiec po Solnicę, bo wiadomo, że nie jesteśmy w żadnej spichlerzówce, bo po prostu nie jesteśmy na żadnej starówce. Nowe życie, nowe sugestie zawijamy i owijamy jak kocyk człowieka, bo po prostu nie mamy człowieka i po prostu się skleiła powieka od jakiegoś kleju lub glicerolu, bo po prostu nie mamy enterolu i po prostu enter wciskamy, potwierdzamy i biegniemy przed siebie, bo wiadomo, że to jakoś dalej płynie nad naszą rzeką, nad naszą perspektywą, bo wiadomo, że musimy rozkminać każdy jeden szczegół. Yo. Ja wolę biologię ponad chemię i za to się właśnie bierę, bo ona jest lepsza, świeże powietrze. Ono jest potrzebne jak powietrze. Tak. Woda też potrzebna człowiekowi, żeby sobie mógł dobrze życie robić i w nim działać. No dziękuję, do usłyszenia, dziękuję za ten gorący beat, siema.